zwycięstwie z Krakowią piłkarze Lecha Poznań kolejnego kompletu punktów będą szukali na kameralnym obiekcie w Niecieczy. Kolejarz bardzo potrzebował tej premierowej wygranej w nowym sezonie i z pewnością do starcia z Termaliką Brookbet przystąpi w zdecydowanie lepszych nastrojach. W odwrotnej sytuacji są podopieczni Czesława Michniewicza. Słonie po dobrym starcie zostały sprowadzone na ziemię w Szczecinie, gdzie przegrały z Pogonią aż 0-5. Wiadomo, że faworytem jest teraz Lech zwyciężył, no ale Termalika u siebie potrafi grać i może nie ma mnóstwo kibiców, ale ma swoją grupę i na pewno ten Michniewicz coś wymyśli, żeby przeciwstawić się Lechowi i żeby zainkasować 3 punkty, bo na dzień dzisiejszy wszystkie kluby dążą do tego, żeby być w pierwszej ósemce, a później jak się da, to się da. No to, czy zdobędziemy 2 punkty, czy 10, to tak już jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy spokojne utrzymanie, ale na pewno będzie ciężki mecz i sami wiemy, że forma Lecha nie jest jakby powiedzieć najwyższa, no ale cieszymy się z tego zwycięstwa, bo już czerwona kontrolka się zapaliła i już było naprawdę bardzo, bardzo mocno niedobrze i mam nadzieję, że to zwycięstwo podbuduje zespół i w szczególności trener Urban trochę więcej będzie miał uśmiechu na twarzy, bo wiem, że to jest zawód bardzo stresujący i no i co? No i przede wszystkim życzyć im, żeby wygrali, no bo trzymamy kciuki za to, żeby Lech jakby powiedzieć odrodził się i żeby zaczął zwyciężać i żeby coraz większa liczba kibiców przychodziła na stadion. Lech Poznań po tym zwycięstwie, myślisz, że to mentalnie został odblokowany? Coś takiego, że w głowach może to się działo, czy niekoniecznie? Myślę, że tak, bo jeśli się dostaje pod rząd, przegrywa się 3 razy, to nie jest tak łatwo się podnieść i 4. mecz jest w Poznaniu, gdzie publiczność poznańska jest no, bardzo, ale bardzo wymagająca i bardzo krytyczna. Wiadomo, że jest to klub jeden z dwóch, no bo Legia i Lech są nastawieni na to, żeby walczyć o mistrzostwo. Tak samo Lechowi, jak i Legii tak za bardzo nie idzie i odskoczyły inne zespoły, ale myślę, że powoli zacznie się, jakby powiedzieć, zacierać ta różnica i Lech zacznie wygrywać i będzie, jakby powiedzieć, do lidera mniejsza liczba punktów straty. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.